odpowiem na kolejne wasze pytania w naszym cyklu 100 pytań do. Zaczynamy. Jedno. Czy warto pytać pośrednika, właściciela o sąsiadów danej nieruchomości? No według mnie wydaje się, że sąsiedzi są dosyć bardzo ważną kwestią i to, z kim będziemy żyli przez kolejne kilka lat, jeżeli to jest nieruchomość, na przykład dom, gdzie często ludzie na całe życie budują, no to wydaje mi się, że warto jest zadać takie pytanie, a też czasem ja proponuję klientom, żeby zapukać i się przekonać po prostu, jak są sąsiedzi, jak nas przywitają, że tak powiem. Ja się trochę nie zgodzę. Bo myślę, że generalnie sąsiedzi są... mogą się zmienić, tak? No jakby tak. Kupowanie mieszkania po to, że jest dany sąsiad na przykład przyjemny, no to będzie bardzo mylące, bo zaraz sąsiad przyjemny może się przeprowadzić i być sąsiad nieprzyjemny. No tak. To jest jakby kwestia tego. No, warto sprawdzać. Oczywiście warto sprawdzać, natomiast nie ma co uzależniać tego zakupu tylko właśnie od, bo jest fajny sąsiad. No tak. Bo jakby no... I też nie o to chodziło. Znaczy, ja uważam, że jest to rzecz taka jak każda inna do sprawdzenia, czy przypadkiem bardziej sąsiad nie jest uporczywy. O tak, że tam nie jest w jakiś sposób uciążliwy, głośny, hałaśliwy albo bardzo pretensjonalny. No bo jeżeli tak, no to generalnie jest opcja taka, że będą dość duże problemy. Natomiast uzależnić je rynkowo nie polecam, ja przynajmniej. Bo uważam, że z każdym da się finalnie nawet tym nieprzyjemnym dogadać. Dobra, lecimy dalej. Czy jeśli działka ma użytek EZR, Lasy Państwowe mają opcję pierwokupu? No i tutaj nie mają. Nie mają, jeżeli to jest EZR, tak, czyli to są grunty zadrzewione i zakrzewione, no to tutaj nie ma opcji pierwokupu, chyba że miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni, miejscowym planie zagospodarowania terenu. W planie miejscowym, bądź w uproszczonym planie urządzenia lasu nie ma, no to w takim razie nie ma mowy o pierwokupie. Natomiast jeżeli jest LS, czyli las, to wtedy... mają prawo pierwokupu lasu. Tak. Oczywiście kwestia w samym Gdańsku i okolicy zakupu tych gruntów przez Lasy Państwowe jest, no powiem bardzo szczerze, dość mało racjonalna i raczej niemożliwa. Natomiast no niestety wydłuża to sam proces transakcyjny, kiedy musimy czekać miesiąc, aż tak naprawdę ten warunek, czyli to nie kupienie przez Lasy Państwowe się ziści, co niestety przeszkadza w sprzedaży, ale niestety nie unikniemy tego, chociaż myśmy bardzo tego chcieli. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia za tydzień, cześć!